Filipa, jak miło cię widzieć. No, no, dość z tego. Filipa. Ciężko było ubić to cholerstwo. Przyjaciół, mamy serce, a dla wrogów. Wilku, widziałeś? Czarne psy próbują nas zastraszyć swoimi koślawymi krypami. Widziałem. Gdzie myszowór? U Lugosa. Ankreit na tronie ciągle go kole jak drzazga w życi. I teraz jak czarnych zobaczył, znowu mu się tym odbija. Druid pojechał rozmówić się z tym pustym łbem. Dołączę do myszowora. Mam do niego sprawę. To idź. A jak zobaczysz tego durnia Lugosa, to mu jeszcze powiedz... Albo nie. Druid wie, co gadać. Bywaj. Ciągną tacy z kontynentu, a potem ich trupy trzeba z karczmy wynosić. Jedziemy! Naprzód! Blady jesteś. Też wczoraj kupiłem. Szacunek. Nie będę klękać przed Ankreid, nigdy! Rozumiesz? Wolisz się bratać z czarnymi? Prędzej zbratam się z upiorami z samego Myrchogu, niż pozwolę, żeby Krach rządził całym Skellige! A co na to twoi ludzie? Pójdą za tobą, kiedy wszyscy jarlowie nazwą cię zdrajcą? Jesteś na mojej ziemi, druidzie, bacz na słowa! A jak byś to nazwał, jeśli nie zdradą? Ujadasz, zanim zaczniesz kąsać?
Krach przysłał cię po moją głowę? No to spróbuj ją sobie wziąć! Brać ich! Wyrwę ci jaja, piście! Drogą za mnie! Czułem go, skurwy syna! Chodź, nie możemy tu zostać. Geralt, widzę, że żadna zawierucha na Skellige nie może się odbyć bez twojego udziału. Wręcz przeciwnie. Chyba sporo mnie ominęło. To dzięki tobie krew z krwi Kracha zasiada na tronie. Wywołałeś małą wojnę domową. Z dawien dawna koronę Skellige zdobywało się przelewając krew. Od zwykłego uprawiania polityki różni się to tylko skalą. Jednak masakra podczas uczty w Caer Trolde była czymś innym. Skutkiem rzezi było kolejne wiedźmińskie zlecenie. Zlecenie przerodziło się w śledztwo. Śledztwo, które w rezultacie dało wyspom Skellige nową królową. Klan Drummond zaatakuje prędzej niż się spodziewaliśmy. Myślałem, że Krach wysłał cię, żebyś wynegocjował porozumienie z Lugosem. Porozumienie? Tylko Krach wierzył, że w tym momencie to jeszcze było możliwe. Czyli tak naprawdę nie popsułem ci szyków? Nie, tym razem nie. Śmierć Lugosa wiele zmieni. Jego kuzyn, który zostanie nowym jarlem, nie jest dobrym dowódcą. Ta wojna szybko się zacznie i szybko skończy. A ty po co wróciłeś na Skellige? Wiesz coś o Kamieniu Słonecznym? Podobno według legend znajduje się na Skellige. Najpierw maska Uroborosa, teraz Kamień Słoneczny. Potwory mogą spać spokojnie, skoro stałeś się poszukiwaczem skarbów. Nigdy nie interesowałem się elfami Ensid,
ale może Skald Eivind będzie mógł ci pomóc. Kiedyś opowiadał mi o jakiejś niedostępnej jaskini, czy może ruinach. Gdzie go znajdę? Dzisiaj? Pewnie w Arinbjorn. Możesz też zapytać poławiaczy pereł Matiasa Rybie Płuco i Erlinga. Ostatnio nurkują przy cyplu nad zatoką od wschodu. Dzięki za pomoc. Geralt, jeszcze jedno. Przodkowie Matiasa i Erlinga 100 lat temu opróżniliby to miejsce, gdyby nie strzegły go magiczne bariery. Weź ze sobą czarodziejkę, na pewno jakąś ze sobą przywiozłeś. Tym razem nawet kilka. Niech nas bogowie mają w opiece. Kurwie syn Nilfgaardczyki chędożone. Jedziemy! Gdzie teraz? Wypatrujesz nilfgaardzkiej floty? Floty? A tak, coś mi tam mówili, zdaje się. Ale mam teraz ważniejsze rzeczy na głowie. Z moich obliczeń wynika, że to właśnie dziś mityczny biały wieloryb Gevork nawiedzi wody Skellige. Czekałem na to całe życie. Będę go wypatrywał razem z tobą, tylko powiedz mi, co wiesz o elfich ruinach na Skellige. Podobno jest jakaś jaskinia, do której nikomu nie udało się dostać. A, i bardzo dobrze. Inaczej już dawno by ją splądrowali, jak wszystkie pozostałe. Ej, Windzie! Tak? Ja chciałem cię zapewnić, że zamierzam obejrzeć tę jaskinię wyłącznie w celach naukowych. Naukowych? Zbieram materiał na powieść przygodową. Chcesz pisać o przybyciu białych okrętów? Wyborny pomysł! Mógłbyś wykorzystać moje tłumaczenie pieśni o Gelbanie i Dillian. Bardzo chętnie. No więc gdzie jest ta jaskinia? Musisz popłynąć na wschód od Kertrolde. Do jaskini dostaniesz się od strony morza. Bywaj. I powodzenia z białym wielorybem. Pojawi się dzisiaj, na pewno. Jedź, płotka.
naszych Drakarów nie ma złej pogody. Tylko podróż. Aha. Pomóżesz człowiekiem. Dzięki ci, Geralt. Coraz większe dziwolągi tu przybywa. Słyszałem, że wczoraj był garść... Zwykły chan! Wolę sprawdzić to teraz. Z diabłów. Wybieracie się gdzieś? Ciri mówi, że jest na Skellige miejsce, któremu powinniśmy się przyjrzeć. Najwyraźniej Avalach coś przed nami ukrywa. Kiedy byliśmy razem na wyspach, Avalach wspominał coś o jakimś laboratorium. Miał się tam teleportować na chwilę, żeby coś zabrać i nie chciał mnie wziąć ze sobą. Dziwnie się wtedy zachowywał. To chyba dosyć podejrzane, nie uważasz? Masz rację. No i co, chcecie po prostu się tam zakraść i pomieszkować? Tak. Pójdziesz z nami? No, dobrze. Gdzie to jest? Na małej wyspie między Undvik a Spikerok. No to nam raczej nie po drodze. Właśnie się dowiedziałem, że kamienia słonecznego powinniśmy szukać w grocie na Artskellig, od strony morza. Będę tam potrzebował magicznego wsparcia. Idźcie do tego laboratorium, a ja rozejrzę się na Artskellig. Dołączysz do mnie później. Doprawdy? Filipa, przecież przed chwilą mówiłaś, że nie przyzwyczaiłaś się jeszcze do magicznej symulacji wzroku. Tak mówiłam? Już zapomniałam, jaka jest irytująca. Chodź, Ciri. Poczekamy na ciebie na miejscu. No okiem tutaj. O! Możesz człowiekowi patrzeć. Nie jesteś z Nilfgaardu, prawda? Wejście jest tak dobrze zabezpieczone. I co? Znalazłyście już coś stosownie obciążającego? Póki co nie możemy otworzyć drzwi. To skomplikowana magiczna blokada. Spróbujmy. Getarligen! Obudziliśmy strażnika. Ja się nim zajmę. Nie wygląda jak laboratorium. Całkiem to przytulnie. To o niczym nie świadczy. Rozejrzyjmy się. To chyba jednak trochę wredne grzebać mu w papierach. Sama chciałaś tu przyjść, moja droga. To chyba portret Ciri. Nie, to nie ja. Nie ma blizny. To na pewno ty. Dobrze uchwycone. Jesteś pewna, że Avalach interesuje się tobą tylko z powodu twoich zdolności? Bardzo śmieszne. Czuję się, jakbym mu wszedł do sypialni. Jen!
Drzewo genealogiczne Enhen i Her, starszej krwi, od Lary Doren. Aż do mnie. Nigdy nie pokazywałaś mi pełnej wersji. Nie wiedziałam, że Widemont z Edirn też był moim przodkiem. To ten, który miał zwyczaj karać swoje córki rozrażonym pogrzebaczem, czy ten, który kazał oślepić własnego ojca? Ten od córek. Pełnej wersji nawet ja nie znałam. Wygląda na to, że Avalach przebadał wszystkie linie genu Lary, nawet te, które my uznaliśmy za nieaktywne. Dajmy temu spokój, nie dowiemy się nic nowego. A skąd wiesz? Ja też nie chcę tego czytać. Nie wiedziałem, że lubi słodycze. Jak udało wam się tu wejść? Nie mamy złych zamiarów. Nie obchodzi mnie, czego tu szukacie. Wynoście się stąd. Ty jesteś... Pamiętam cię z Tirnalii. Niebywałe. Myślałam, że dla was wszystkie elfy wyglądają tak samo. Jeśli szukasz Avalacha, tu go nie ma. Wiem. I przyszłaś tu mimo co? Chcesz go szpiegować? Nie dość się stara, żeby cię chronić za każdym razem, kiedy zrobisz coś głupiego? A co ty możesz o tym wiedzieć? Całkiem sporo. Dużo o tobie mówi. Ciri, chodźmy stąd. Nie, chcę posłuchać. Nie rozumiem, jak mógł dopatrzyć się w tobie rysów Lary. To tak jakby próbować pić wodę z brudnej kałuży. Ale domyślam się, że to mu jakoś ułatwia wypełnienie zadania. Jakiego zadania? Myślisz, że zadaje się z tobą dla przyjemności? Nawet mnie na twój widok robi się niedobrze. Niesamowite, że takim jak ty ciągle się wydaje, że jesteście w czymkolwiek lepsi od ludzi. Ona nie jest człowiekiem, tylko zwyrodniałym mieszańcem. To takie upokarzające, że musimy posługiwać się czymś takim. Jeszcze jedno słowo i... I co? Nie zmienisz tego. Niech robi swoje. To Avalach wreszcie będzie mógł się od niej uwolnić. Skoro aż tak mnie nienawidzi, czemu nie powiedział mi tego w twarz? Avalach jest dla ciebie aż tak ważny? A co to ma do rzeczy? Jeśli tak mną gardzą, to niech dadzą mi spokój. No co? Boisz się, że zaraz tu wszystko porozwalam jak w Kermoren? Szkoda, że nie mogę tego zrobić na zawołanie, bo mam wielką ochotę. Uspokój się, ta elfka miała rację. Ty nie miałaś mnie czasem pocieszać? Nic nie poradzisz na to, że nosisz gen Lary. Odziedziczyłaś jej talent i jej siłę. Ta elfka oddałaby 100 lat życia, żeby być na twoim miejscu. Nie wyglądało na to. Otrzymałaś wielki dar, ale tylko od ciebie zależy, jak go wykorzystasz. Co to jest? Naszyjnik. Lary Doren. Jest piękny, ale... Noś go, proszę.
Chodźmy, mam dość tego miejsca. Może to jednak był zły pomysł. Musimy od razu wracać na statek? Chcesz tu coś jeszcze zobaczyć? Nie tutaj, na Hindersfjall. Poznałam w Lofoten takiego chłopaka z Kiala i chciałabym... O co chodzi? Ciri. On nie żyje. Dziki Gon? Wszyscy? Nikt nie przeżył? Skial zginął później. Jesteś pewna, że to był on? Poznałaś go? Byłam tam i widziałam jego ciało. Pójdziesz ze mną na jego grób? Chciałabym się chociaż pożegnać. Ciri, nie mamy na to czasu. Pójdziesz tam później. Teraz są ważniejsze rzeczy do zrobienia. Tak. Zawsze są ważniejsze rzeczy. Ja z nią porozmawiam, gdybyś jej od razu wszystko wygadał.